Dzień dobry, widzę, że komputer do Rostelmasza już jest. Tak jest. Za chwilę przyjdzie Bączuś i będziemy przezbrajać na rzepak. Bo nowy jest ten, studę rzepaku i... Tak, bo w zeszłym roku był wymieniony. No, pierwszy raz. Bo nie było tego, którego chciałeś i teraz dopiero wymienili. Ładnie to wygląda? Super. Cały czas coś się zmienia tutaj. Ale to jak to teraz wygląda, nie? Ja, ale to urosło, dużo dało to ten, ta trzecia warstwa. No. Masakra. Ogromne to się tu zrobiło. To jest 550 metrów, czyli gdzieś tak licząc, no 400 ton zboża zmagazynujemy, nie? Ogromne to się zrobiło, powiem ci szczerze. Wtedy jak byłem, jak była ta połowa tylko, to tak nie wyglądało. No, bo wiesz, tutaj będzie o, dotąd postawione, żeby już na kartce policzyłem, jakie bloki nam brakuje. Aha, i dwa wjazdy będą. A tam tu, nie? Dotąd. Do tego, który stoi pojedynczo? Tłam. Do tego tutaj, który stoi? Do tego. No, bo tutaj po prostu brałem, bo mi brakowało, chciałem skończyć tamte ściany, nie? Bo teraz cały czas można ją przesuwać jak chce się, nie? I tu będzie rzepak na tą stronę, rzepak będziemy sypać. Później już będzie koniec rzepaku, no to zamówiłem przegrodę. A, będziesz grodził? Na dwie, no. I później się sypie przężyto, nie? I przężyto na tą przegrodę. I najpierw trzeba będzie trochę przężyta sprzedać, żeby rzepak ucierać. Tak. No bo zobacz, będziemy robić, jak będziemy widzieć, jeszcze rzepaku mamy, to dostawimy parę bloków. Tak. Nie? I tutaj pojedziemy dopiero z przegrodą, nie? Super. No. A jak tam rzepaki? Pójdzie kosić dzisiaj? Nie, dzisiaj chyba nie. Może wieczorem. Może. Ale wiesz, my mamy ten kombajn to dwa dni przelecone, nie? Moment, nie? 40 hektarów prawie, 39. Więc co, damy radę. Klejki tylko muszę. No. Chcesz odtłuszczać? Nie, no mam. A to jest, co? Chcę poprzemywać, bo trochę się sycho narbiło. I zobaczyć, jak te naklejki w ogóle z przodu nakleić, nie? Bo tu smarowanie masz jedno tylko tam na ileś godzin. Aha. I tu akurat jest takie miejsce, że te naklejki nakleić będzie ciężko. Bo albo od dołu, a nakleimy na to, tak będą się czepiać. Ogólnie takie nawężyki i kolor by był i tyle, nie? No tam też ci zrobię akurat trytki, nie? Albo chyba, trytkę. Że tu zrobimy naklejki, bo tu masz, będą cztery równe, czyli będą dwie naklejki plus trytki kolorowe, nie? No. No tak dużo wody, że zobacz, jechałem polnymi, to chlapane całe od dołu, nie? Masakra. No, od cholery tej wody, jeszcze kurde. 155 litrów w lipcu. My pojechaliście, to jeszcze dopadało 30, nie? Po jęczmieniu. Szok. Dlatego tak... A jak jęczmień szedł? Słucham? Jak jęczmień szedł? Dobrze. No bardzo fajnie szedł jęczmień. Powiem ci, że ten... Wydajność też super. Jedna działka 8,4. Najsłabsza działka 5 ton, bo taka nowa dzierżawa, to tam przesialiśmy jęczmień po jęczmieniu, żeby było w kompleksie. No. No i wydało to łącznie 8 ton średnia wyszło. Czekaj, tu naklej, czy gdzie naklejasz? Też nakleimy. Zadowolenie. Sprzedane też w dobrych rządach. Jak tam, Adrian, kamery się sprawują? Nie było mnie na koszeniu jęczmienia. Działają. Co lepiej? Tylko muszę wyłączyć dźwięk, bo szumią, nie? A. Dźwięk wyłączają, no. A smarowanie? Usprawnia pracę, czy...? No, ile to? Raz dopiero smarowałem, nie? Tak. Ponaklejane dzisiaj naklejeczki, to... Będziemy zakładać stół. Pierwszy raz ten stół. Nam pokaże, jak. Pierwszy raz ten stół będziemy zakładać, całkiem inaczej go podobno się zakłada. Kocham to, kurwa. No ten dziubek sobie jeszcze zdejmij. No, jaki dziubek? Te śrubki podkręcaj, ten dziubek schowaj na później. No tam ta osłona zostanie, tylko gdzieś dziubek zakładał. Gdzieś się najebałem. Ale ci powiem, że na tej trójkątek fajnie się kłasi. Powiem ci ten, Bączek, że... Przez to sobie możesz
przerobić, bo widziałem u ludzi, jak jest trójkąt. Dłuższe. To tu pod spodem, zamiast tych pałąków, robię rurę. I na tą rurę mam taki pseudo, kurde, wiesz, jak w klasach, czy tam w efentach, te Bo te pałąki, powiem ci, że one nie są aż takie dobre. No i bo żeby po prostu, znaczy to zależy, bo przy legach też działają, gorzej, no. Bo kiedyś w zestawie dawali 5-6 sztuk takich, nie? Czyli miałeś, kurde, dziubek, miałeś pałąk, miałeś resztę, nie? Więc wtedy sobie wybierałeś co chcesz, a teraz kładą tylko jakieś tam pierdoły, nie? Jak to się to prawidłowo nazywa? Rozgarniać łano, czy jak? Rozdzielasz. Rozdzielasz, a ja rozgarnię zawsze mówię. Jak to by, w jakim miejscu będziesz, tak żeby nie mówił inaczej? Właśnie, zależy od rejonu, nie? Jak się mówi ten, jak się mówi poprzeczniak u was, czy jak poprzecz, poprzeczniak? Przecze. No właśnie. Poprzecz. Przycze. Różnie. Przycze, o. Przycze. Najczęściej przycze, nie? Olbant jest, nawrotnik, nie? Byłem teraz na, czekaj, gdzie to było? Między Warszawą a Łodzią. Jedzie sobie polem, swoim odcinkiem pola i oni kurwa mają oddzielone, jak tak jak w mapkach masz kilka numerów działek, to jest normalnie przycze zrobione, czyli kurwa dookoła jest zielonym, nie? I to nie jest zaorane. Między jednym polem a drugim, czyli mogą być obydwa twoje, jest na szerokość ciągnika zrobiony ten, kurwa jak to się mówi na to? Miedza, granica. Miedza. Tak? Na szerokość ciągnika. Po co, kurwa? Albo jedziesz sobie tym samym polem, tym jednym odcinkiem pola, masz z lewej strony działka się kończy szybciej, to jest skarpa tam na wysokość pół metra i takie duże kamienie porzucone. Tylko po to, żeby zachować numery działek. Dobrze, że jest skarpa, nie tylko sam kamień. No. Kombajnista może się zdziwić. Ty. Tutaj, ale w innym miejscu masz tylko kamienie, nie? Dzwonił do mnie właśnie Eddie i też się wybieramy do niego na żniwa, ale mówi, że na razie wszystko jeszcze jest mokre, żywe, zielone, także da znać kiedy, może w przyszłym tygodniu, także czekajcie też na relację od Eddiego, a ja idę dalej zobaczyć, jak tam chłopakom idzie montaż stołu. Otwieram, ale na tym zbiorniku to jest bajka ta kamera. A właśnie, jak masz dochodzi do pełnego, to zakrywa się czy nie? Nie, nie zakrywa czyli się. Czyli zostaje na samej górze. I widzisz właśnie, czy możesz jeszcze kosić, czy nie możesz kosić, bo już widać, jak do brzegów dociąga, to już, o, już stanąć to trzeba, nie? Dobry moment, szardę, dokręcił ją. Czekaj, co tu się stało? O. A, bo jest ten. Klapy zamknięte. No. I fajnie jest zrobione, bo tutaj widać, jak już się zapełnia, tu się zapełnia, to widać na narożnikach, nie? Jak już jest pełno, to już naprawdę... Fajnie wyglądało. Dobra, co teraz? Uruchamiam mocarnię? No. Co? Jak się podoba oklejenie? No. Teraz będzie widać, teraz, nie? Bączuś nawet pod kątem ponaklejał. No. Ładnie. Trybkami oznaczone. No w razie jakby wiesz, naklejka gdzieś zginęła. Fajnie, no. Tutaj będzie widać lepiej. 10, 100, 100. 10, 10, 100. Pięknie. No bo tak było ciężko po wężykach dojść do ładu. No. Coś mu zajęło trochę chyba, nie? Odnaleźć wszystko po kolei. I czerwone, czyli co 50, no.
Co 50 i tu gdzie nie masz czystych, to też ponaklejał. Punkciki wyprowadzone, no, z naklejkami 10-100 godzin. Przy okazji opaski, jakby coś się stało i coś zniknęło, albo zostanie opaska, bo naklejka. Wtedy wszystko widać, wiesz co, ile to robić. Tu przy okazji z przodu ci zrobiłem. O, też fajne, no. Będziesz widział, że są. Tu masz też. Tego zrobiłem z tej strony, ale pokazuję, że smarownik jest tam. Mhm. Też tak mniej więcej widzisz, co ile. A czemu tutaj? A co jest tu jakoś ten? Nie, zobacz. Nie. Tutaj. Tu i tu. A no tak, tu. Widzisz, jak idealnie, nie? Tak samo jak tu trafiłem. Tak. To jest smarownik, nie? To są takie, gdzie rzadko smarujesz, bo to jest na tulei, nie? A to jest tylko po to, że jak zmieniasz obroty bębna czy wentylatora, żeby miał po czymś usuwać i nie ma co za dużego pompować, nie? Bo wtedy smar wychodzi na pas i trzeba wszystko rozbierać, czyścić, a to, jak wiemy, jest pracochłonne, nie? Przy okazji, jak patrzysz tam na ośkę, masz czerwoną naklejkę, ona pokazuje, że tam pod spodem masz też smarowniczki. To są takie albo raz co tydzień, albo raz w sezonie to pompniesz i będziesz wiedział, nie? Że jest to do zrobienia. A fajnie teraz z naklejkami opisane. No lepiej to wygląda, nie? Ogólnie nawet, jak powiem ci szczerze, nawet jakby tych scentralizowanego nie było, to te naklejki jakby było wszędzie do... No bo tylko... zawsze też widać, gdzie jest, nie? Wtedy znaczy pokazuje. To jest fajna rzecz, tylko teraz jakbyś miał faktycznie łożysko gdzieś schowane. Czekaj, tak zerkniemy, gdzie tu szybko jest, gdzie ci mogę pokazać, no nie wiem. Jak jest tam do góry na tym napinaczu, to nie ma zbytnio gdzie szybko nakleić gdzieś obok naklejki, żebyś wiedział, że tam jest smarownik, nie? Mm-hmm. Jak go nakleję na osłonie, to nie pomyślisz, że on jest tam, będziesz szukał gdzie indziej. Tutaj masz coś wyprowadzone, masz trytkami porobione kolory. I na ścianie masz zrobione trzy takie wstępne do odniesienia do trytek, dlatego że nie ma gdzie nakleić, a nie chcemy kombinować z naklejkami i ich po prostu naklejać byle gdzie, nie? Niech po prostu znaczą to, co mają znaczyć. Ty i tak wiesz, jak to smarować, tylko to jest takie na szybko, żebyś czegoś za bardzo nie nasmarował, nie? A, ty go na róże nie zrobiłeś. Ale jest. To się raz w sezonie chyba robi, co? Chodź, chodź najpierw, masz? Chodź tu do tyłu. A, jest zielona naklejeczka. Jest. Zielona? To 500. Tu masz ośkę, masz jeden smarownik. Znaczy jeden, masz zrobioną jedną naklejkę, ale ona oznacza, że masz tu cztery smarowniki, nie? Czyli wiesz, że ośkę smarujesz. To są te, gdzie nie da się założyć tych wężyków, więc masz zrobione naklejki, żebyś wiedział, że tu też to musisz zrobić, nie? No i teraz jak zamkniesz osłonę, bo tu już nic nie będzie potrzebne, i zerknij na tą rurę, to i naklejkę zobaczysz. No widać. Ale tamta co 500. O! Raz na żywot. Tu masz to samo, jedna naklejka. No. Taka przypominająca. To jest do tej ośki, do tych tam smarowników, co widzisz. Do czterech sztuk. Tu jest piąty. Ale ze względu na to, żebym ci tu przykleił, nie wiesz gdzie smarować. Wszystko wyglądało. Tu nie wiesz gdzie, a tu nie przykleję, bo spadnie. To jest cała oś, nie? Następne wyprowadzenia z naklejkami i razem z opaskami, nie? Tu, żeby było gdzie nakleić, to masz naklejki. I też to fajnie wygląda, każde podprowadzone. No i drugie duże, nie? I trytki, i naklejki. I przynajmniej jak przyjdziesz, jak będzie zakurzone, wyczysz sobie szmatą. Widzisz, no wiadomo, o co chodzi. No. Gdzie jechać, nie? Tak samo jak zerkniesz tu na oś, to to samo, nie? Masz dwa smarowniki na tulejach i jeden do skrzyni biegów, nie? Od dźwigienki pod spodem. I z tej strony masz tyle, oprócz gardzieli, nie? I masz gardziel, że wszystkie są na 50. No to jest jedna naklejka, trytki czerwone na 50. No a tutaj. A że tutaj nie ma wężyków, bo nie było po co ich prowadzić, to mamy zwykłą naklejkę z 50. Bez trytki, bo trytka nie jest potrzebna. I tyle. Mam nadzieję, że to już jest jasne i teraz się nie pogubisz, jak to smarować. Teraz jest lepiej. No. Mówię ci szczerze, że wtedy tak nie było widać, gdzie, co, jak smarować, nie? No. A tak masz trytkę i tak masz wyjaśnione, który na ile powinien być, nie? No i fajnie. Będziemy smarować. Dobra. I jedziemy w pole. Jechać, zbierać hektary, godziny,